Witajcie moi drodzy, to ja Wasza wróżka Natalia. Odczytam Wam dzisiaj prognozy pogody, horoskop dla pana Adama Kownacki. Jest to bokser wagi ciężkiej, jest 10 w rankingu najlepszych właśnie bokserów wagi ciężkiej na świecie. Co ja tu widzę? Przed panem Adamem jest dużo pracy i naprawdę pracą i wytrwałością osiągnie bardzo wiele. No jest tutaj właśnie piątka mieczy, ona właśnie mówi, że jest wzmaganie, walka i ta walka może go właśnie zaprowadzić na sam szczyt, ale nie może się po prostu poddać, nie może po prostu cofnąć się, musi iść do przodu. Jak każdy sportowiec, który chce osiągnąć bardzo dużo. Dużo w życiu też zaznał takich różnych trosk, niepowodzeń, jest naprawdę zraniony różnymi problemami, które stawały mu na drodze, ale on to wszystko pokonał. I to, co chce pokonać, to, co chce osiągnąć, to on na pewno osiągnie. Przed nim jest pozytywna oferta jakiejś walki, powinien on ją przyjąć, bo na pewno ta oferta może bardzo wiele zmienić w jego życiu i może właśnie zaprowadzić go na sam szczyt. Do pół roku będzie miał też wybór między jedną walką a drugą, ale postawi na tą dobrą, na tą odpowiednią. W jego życiu uczuciowym też się zmieni. Widzę, że pojawia się wielka miłość, wielkie uczucie, no i takie ułożenie w ciągu najbliższego miesiąca na pewno mu się wszystko poukładają mu się jego sprawy. Wiele też musi uważać na przeciwników, którzy mogą właśnie jakimiś podstępami osiągnąć swój cel, jemu zaszkodzić, więc musi być ostrożny. Przed nim jest jakiś wyjazd, taki, nawet on się zastanawia, będzie planował, dostanie bardzo dobrą wiadomość, uwikła się w sport, uwikła się w to, co on robi, bo on to bardzo lubi robić, bardzo lubi walczyć i na pewno osiągnie swój zawodowy cel, który go zaprowadzi na sam szczyt. Naprawdę bardzo karty wróżą mu, bardzo duże powodzenie w jego karierze i tego ja też życzę i trzymam kciuki, żeby moje wróżby się wszystkie dobre tylko spełniły. Dziękuję za uwagę.